My właśnie w trasie do Auchan chcemy kupić Mikołajowi klocki, bo chłopaki wkręcili się w budowanie z klocków ostatnimi czasy. Chciałam kupić jeszcze kilka rzeczy i świeczki, ale to Wam pokażę już na miejscu, ponieważ to jest takie, może być Wasze mega odkrycie na tą jesień, jeżeli lubicie takie drogie zapachy w domu. Wiecie, nie w sensie, że świeczki są drogie, tylko zapach, że ma być drogi i luksusowy. Także jak dojedziemy tylko do Auchan, to już Wam wszystko pokażę. A jest jakiś taki zapach hotelowy, bo czasami w hotelach tak ładnie pachnie. Nie, zdarzają się, no nie? Tak, zdarzają się, że no. Wchodzisz i jest taki zapach takiego świeżego jakby hotelu. Ja lubię ten zapach. Ja też bardzo. Albo takich butików drogich. Jak wchodzisz do takiego butiku, to też bardzo często tak przeładnie pachnie. Wracaliśmy z nadmorza, to właśnie były takie zapachy w tych hotelach, które się podobały bardzo, no nie? Są hotele, gdzie są takie drażniące te zapachy, wiesz, że przesadnie, tak jak byliśmy w Warszawie, to tam po prostu nie było czym oddychać, nie? Bo był jeden zapach i to nie jest fajne, ale jak jest tak delikatnie i luksusowo, tak jakby luksusowo, to już jest dla mnie duża okejka. Dzisiaj jesteśmy o takiej porze, że jest pusto, za dużo miejsc, nie można się zdecydować. Bliżej wejścia tamtego. No to tam było wejście przecież. Ale ja wolę to wejście. A ty lubisz to wejście, ja wolę tamto. Tak? No nie wiem, jakoś tam wolę. Ja wolę tędy. Okay. Dziwna jesteś. I vice versa. Zamknięte? Uwaga, a drzwi wejściowe z drugiej strony, dobra. Jak stanęli w dwójkę. Ależ to było wejście. No, przepiękne. Strasznie dziwnie tak przyjść. Bez Mikołaja, a tu plac zabaw. A tu jest gazety. Gazety Mikołaja tu są. Słuchajcie, tak by the way, to już wszędzie święta tutaj. Idziemy tam. Gdzie? Na święta? Tak. To ja najpierw może zniosę te pudła, co? I zobaczymy, co mamy. Ale jak coś znajdę teraz, to potem może nie być. Ostatnio się zdarzyło, tak? Świeczki kupię i coś świątecznego, jedną rzecz. Ale pamiętasz, że ostatnio się tak zdarzyło, że coś kupiłaś, a później się okazało, że to mieliśmy? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Zupełnie. Uwielbiam te pierdółki takie. Potem już nic nie ma, kochanie. Tak. Wszystko wykupią. Dlatego jesteśmy w pierwszy dzień po wyłożeniu towaru. No i po co robić, skoro już możesz kupić gotowe i udawać, że to ty zrobiłeś? No, wygląda jakbyś to zrobiła. Posypać cukrem, pudrem, żeby nie był tak idealny. Gdzieś tam uśkubać? Coś uśkubać, no i witas. Śliczne te rzeczy. Przewoźmy tą gwiazdą. Ona jest pusta w środku, no, czy pełna? Ale sztos jest. Przepięknie by wyglądała na komodzie. Kosztuje tylko 120 zł. Weźmiemy taką? Którą? Tą czy tą? Masz dwie? Boże. Pensjon? Ja szukałam dużych bombek na choinkę, ale... Gdzie byś mi to dali? Tak pod choinką takie... Ale jakie to jest piękne do sesji zdjęciowej. Można się przejrzeć. Ale powiedz mi, czy to nie jest darowisty taki dodatek do sesji zdjęciowych? No jest fajny. Szkoda, że nie czerwone, bo ja złotych nie mam, ale gdyby były czerwone, to nawet bym się zastanowiła. A jest tylko taka mniejsza. I co? Masz coś, co ci się spodobało? Wszystko. Te gwiazdy mi się strasznie spodobały i potrzebuję coś białego do tego, bo chcę biało-czerwone święta. Tak jak w tamtym roku zaczęłam. Ale to jest szalone, że tyle lat, tyle świąt i za każdym rokiem coś nowego, jak na przykład te klucze. Pani Harry'ego Pottera, może sobie teraz... To powinno być na Halloween już wcześniej, nie? To cały czas coś nowego wymyślają. Ale wiesz co, mi się też wydaje, że część tych rzeczy to są rzeczy, które kiedyś były, potem zniknęły na rzecz czegoś innego i teraz wracają. Bo takie metalowe ozdoby, znaczy to one są plastikowe niestety, ale takie metalowe ozdoby to wydaje mi się, że były już kiedyś. Metalowe by były trochę ciężkie, kochanie. Co? Taki kawałek aluminium? Tego nie pomalujesz. Czego nie pomalujesz? Aluminium. Aluminium nie pomalujesz? Co ty? Spray z action i od razu. Wszystko.
Też bardzo ładna choinka, taka ładna jak nasza. No. To też jest PE, czyli tak. Ma każdą tutaj igiełkę. I w środku ma tylko, bo nasza ma w środku takie. Co? Pamiętasz to? A co ma w środku? Czy ona ma w środku zwykłe gałązki? Nie, wszystkie ma takie. Nie, mi się wydaje, że w środku ma takie, tylko ścinane, nie wydaje się? Ale super te choinki. Bardzo ładne są. Bardzo ładne są te choinki. A tutaj jaki jest zarąbisty zjazd. O, tego ciągnie bokiem. I ten domek też jest fajny. Chodź, pokażę ci drzewo z drzewa. Drzewo z drzewa? Ale to są takie, jakby te takie wypłukane. Tak. Dobra, świece. Po to przyszliśmy. Są, chodzi o te świeczki. To są świeczki marki Ravina, sojowe, z drewnianym knotem i są inspirowane zapachami perfum. I ja właśnie, tutaj jest mój ulubiony i drugi ten, czyli Chanel numer 5 i jakby Black Opium. Tak to mniej więcej mogę Wam pokazać, przekazać, że to pachnie. Prześlicznie wyglądają, bardzo minimalistycznie. Można sobie je po prostu odwrócić zupełnie tyłem i wiecie, macie bez żadnego napisu. Możecie też dodać sobie ten napis. Przefajnie się palą. No i przede wszystkim no, wosk sojowy. Wiem, że na to zwracacie uwagę, ja sama też. Kupicie je tutaj właśnie w Auchan za 27,99 i na stronie Ravina, którą daję Wam w opisie. Ważne, że to jest edycja limitowana, więc jeżeli zapach Wam się spodoba, to warto sobie wziąć je na zapas, ponieważ jak widzicie, bardzo szybko znikają z półek. Dobrze, że jeszcze trafiłam te kilka, które chciałam dokupić. Nie idźcie, tylko biegnijcie do Auchan albo na stronę. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, ja swoje biorę i dajcie znać, jak Wam się zapachy podobają. Jeżeli będziecie na przykład dzisiaj w Auchan, to koniecznie poniuchajcie, powąchajcie, może któraś z nich trafi do Waszego koszyka. No i napiszcie mi w komentarzu, jak ta polecajka u Was się sprawdziła. Ja w domu mam wszystkie zapachy, więc Wam pokażę. Natomiast teraz sobie jeszcze wezmę ten dodatkowy czarny, ponieważ marka Ravina wysłała mi wszystkie zapachy, ale postanowiłam jeszcze dokupić sobie kilka na wszelki wypadek, bo świeczek nigdy dość. Różowe już mam w koszyku. O, Lego! A to będziemy składać z Mikołajem, bo to już zamówiłem przez internet. Ale widzę, że tutaj też jest. Za 138, ja zapłaciłem 112. I czekam, aż wyślą, bo jeszcze nie wysłali. Jakbym wiedział, że dzisiaj tu będziemy, to bym tą wziął. Ale to nie jest technik. Szadowe, bo to jest Speed. To jest Lego Speed. Champion. Speed Champion. Tu jest technik. A, bo musi być technik? Tak. Ale no, kółka na pewno mu się ruszają. Wow. To też wygląda dobrze. I 119. No, super. Oj, podobałoby mu się. To nawet jest Ant-Man. Co, to jest plus 9? No. Ale to składa plus 40. To nie ma znaczenia. Tu jest ile czasu ci to zajmie. Mniej więcej 7 lat. No, no tak. Tu jest 109. Jezu, traktor. Jest 109 traktor? O ja. Ale tutaj są same takie duże rzeczy. Dobra, bierzemy. Traktora? Nie, traktora auto? Bierzemy. A to, nie jest to jest technik. Dobra. Technik. Bo ja tylko uznaję technikę. Dobra, będzie traktor do składania. To już mamy dwa. Ale można by było schować jedno pod choinkę już. No śmieciary nie schowam pod choinkę. No śmieciary bo... nie, bo mu obiecałeś. Bo już czeka. Ale to bierzemy. Słuchajcie, tak stwierdziliśmy, że w sumie to fajnie było zacząć już takie zakupy świąteczne z prezentami. Te świeczki też super uzupełnią Wam paczki, to po pierwsze. A Mikołaj ostatnio cały czas chce grać na gitarce. Jak widzieliście na poprzednich vlogach, to nawet z klocków Lego składałam mu gitarki. I są takie, przystaka, ale tej to się boję, wiecie o co chodzi. Więc stwierdziliśmy, że może... A tu jest takie ukulele, o takie jeszcze. To może taką mu kupię, żeby tak, w taką grubą nie iść. Są też bębny. Nie, bębny nie. Przepraszam, mam znowu flow takie mocne dzisiaj i nie mogę się skupić. Wszystko bym chciała na jeden raz powiedzieć. Dawno nie chodziliśmy tak spokojnie po zabawkach. A no tak. Jam jest królowa Marta. Okej. Okay. Tym bym się nie bawiła. Nigdy nie miałam na królową jakiegoś tego parcia. Ale czarodziejką już chciałam zostać bardzo. A wy kim?
jaka bajka wyszła wam najmocniej? U mnie odlotowe agentki. To ja byłam po prostu jebnięta na punkcie z moją siostrą na punkcie odlotowych agentek. My tylko odlotowe agentki. Trochę creepy. Zakupy zrobione. Teraz stwierdziliśmy, że jedziemy sobie na taką mini randkę. Pięknie, jest taka pogoda jeszcze. Kupiłam sobie nowe biżu. Także jestem bardzo zadowolona. Oferowałam biżu dla mojego męża, ale nic mu się nie podobało. Bo jestem wybredny. Ja uważam, że jakbym ci kupiła i dała to jako prezent, na 1000% by ci się podobało. Jak wrócę do domu, to pokażę wam jeszcze te świece w domu i jak się palą. Także na ten moment jedziemy przed siebie do miejsca docelowego. Nie gryź, nie zjadaj, pokaż mi. Zapamiętaj, tak jest. Aż mi się źrenice poszerzyły. Najgorsze. To było najlepsze, co dzisiaj zjadł. Najgorsze jest to, że najlepsze, co dzisiaj zje. To będzie pierwsze, co zabiorę kimś z talerza, jak skończyłeś. Następnym razem, kochanie, proszę cię o czekoladę. Tutaj. Przechodzę, żeby wam pokazać, jak te świece wyglądają w domu, już pięknie postawione w całej kompozycji. Ale co w nich jest najważniejsze? Zobaczcie sami, jak one się topią. I żeby ktoś nie powiedział, że jestem gołosłowna, to i te od razu, słuchajcie, idziecie za moim palcem, przepraszam, ale co, dzień dobry. Tu mam drugą, tą Chanel, jakby a la Chanel numer 5 i sytuacja wygląda tak samo. Zobaczcie, jak jest przepięknie wytopiona. Zero tuneli, zero marnotrawienia świeczki, zero tych nerwów, że ta świeczka potem sama gaśnie, bo topi się we własnym wosku. Nic z takich rzeczy się nie dzieje. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest aż bajka. Dla kogoś, kto kocha świece, taki widok to jest po prostu miód na serce. Od razu wam mówię, że jeżeli mielibyście z jakąś inną świeczką problem, bo z tymi to nie sądzę. Natomiast jeżeli by wam się świeczka tunelowała, to wystarczy owinąć ją folią aluminiową, tą błyszczącą stroną do środka. Wtedy ona cała się pięknie rozpuści i jakby odzyskacie świeczkę. To taki mój pro tip. Natomiast chciałam wam pokazać, jak to pięknie tutaj wygląda i jak spokojnie, bardzo ładnie się pali. A jeżeli chciałybyście bardziej minimalistyczną wersję, no to zobaczcie na to. No i pięknie. Czad. Jeszcze raz przypominam, że świece są dostępne w Auchan. Jest to edycja limitowana, więc do wyczerpania zapasów. No i są oczywiście dostępne na stronie ravina.pl. Także tam was odsyłam i oczywiście linka daję w opisie. I tym akcentem takim mega spokojnym, ciepłym życzę wam cudownego wieczoru. No i co? Odpalcie sobie świeczuszkę, zróbcie gorącą herbatę i celebrujcie ten czas. No i przyznaj się, co ty to robisz? Włos mi wrósł, taki tutaj, z wąsa. Wyrwaliśmy go, ale chyba trochę zostało i mi spuchł. Patrzcie, jak on ma... Otwórz, no tak nie rób. Patrzcie, jak mu spuchła warga. Ja rozpuszczam, mój mąż sobie powiększa. Szkoda, że nie mam całości, to by był luz. A tak to mam tak. Tylko... No, no. I byliśmy dzisiaj w aptece, żeby kupić maść ichtiolową, żeby no, jakoś sobie z tym poradzić, ale i tak poszukam dermatologa i możecie... Najpierw ta maść ichtiolowa, po co ludzi w to mieszać? Po co ludzi w to mieszać, okej. Okay.